Cześć. Dzisiaj robimy przegląd pomidorów w gruncie. Są to te same odmiany, które posadziłem w tunelu foliowym, więc jeżeli jesteś ciekawy, jak pomidory tej samej odmiany wyglądają w gruncie, a jak w tunelu foliowym, to zapraszam Ciebie do obejrzenia obydwu materiałów. Materiał dotyczący uprawy w tunelu będzie dołączony na końcu filmu, no i w formie linku w opisie. Ja tutaj skupię się głównie na tym, jak pomidory poradziły sobie z wysoką temperaturą. Tak jak widzisz, niektóre z tych odmian mają liście jeszcze pozwijane do środka. Świadczy to o tym, że pomidorowi było gorąco i zwinął swoje liście w taki rulon do środka, żeby ograniczyć dzięki temu parowanie. Górne liście, na przykładzie właśnie tego, co to jest za odmiana, za chwilę do tego przejdziemy. Górne liście już zaczynają się prostować, bo temperatura poszła nieco w dół, no i one już wyglądają lepiej. Maj mamy dziwny w tym roku. Początek dość chłodny, druga połowa strasznie upalna, po 30 i więcej stopni. Także takie pogody normalnie jak w lipcu. Pomidory, mimo że zahartowane, no to tutaj to wyglądało tak, że cały ten rząd i sześć tamtych pomidorów były pozwijane. No i zwróćcie uwagę na to, że niektóre już liście mają rozprostowane, a niektóre jeszcze nie. Tutaj na przykład mamy raz, dwa, trzy. Trzy pomidory, odmiana Tolek. I one ze stresem temperaturowym radzą sobie nieco gorzej. Tutaj ok, górne liście już się rozprostowują, ale dolne jeszcze to działa z opóźnieniem. Także jeżeli chcesz kierować się informacją, który pomidor jest bardziej odporny na stres temperaturowy, no to ten Tolek, tak szczerze powiem Wam, że tak bardzo odporny nie jest. Na przykład porównując go do takiego Marmande malinowego. Marmande malinowy w gruncie daje sobie radę całkiem nieźle. Tutaj te liście są zdecydowanie bardziej rozprostowane. Co mamy dalej? Dalej mamy krakusa. Krakus też dobrze sobie radzi z tą wysoką temperaturą. Problemu tutaj jakiegoś większego nie zauważyłem. Rośnie sobie też na spokojnie. Tutaj będzie wytwarzał pierwsze grono. W ogóle te pomidory, to tak powiem Wam, nie za wysokie póki co. Około 50 cm. Dwa tam się nieco bardziej wybuiły, ale do nich to za chwilę przejdziemy. Tak samo jak teraz przejdziemy do barona. Zobaczcie, tutaj są dwa krzaki pomidora odmiana baron. Jeden wygląda tak, drugi wygląda tak. Także ten ładnie dał sobie radę z pogodą. Temu niestety zaszkodziło wysoka temperatura, chłody na początku maja. No i wygląda tak, jak wygląda. Próbuję coś tam walczyć, ale już pełnoprawnego krzaka pomidorów z tego nie będzie. Lećmy dalej. Tutaj mamy słonkę. Słonka bardzo dobrze według mnie radzi sobie w gruncie. Silny pomidor wytwarza tutaj w gruncie mocne przyrosty i mocne pędy. Na tyle mocne, że postanowiłem go puścić na dwa. Także niech sobie rośnie. Z temperaturą też radzi sobie całkiem nieźle. Są już pierwsze owoce. Także też to fajnie wygląda. Kolejny pomidor, jantar. Jantar jest jednym z pierwszych pomidorów, który rozprostował swoje liście. Także jemu upał niestraszny. Na zmieniający się klimat myślę, że jest to dobry pomidor. Polska odmiana. Co ciekawe, będzie miał pomarańczowe owoce. Także taka ciekawostka. I tutaj kolejny jantar, który
potwierdza to, co powiedziałem. Także próba wykonana, powiedzmy, na dwóch krzakach. Pomidor Adam również dobrze sobie tutaj daje radę. Nie widać z nim żadnych problemów. W sumie tak samo jak z każdym pozostałym pomidorem, nie ma też problemu, jeżeli chodzi o jakieś choroby grzybowe. A tutaj taka bida, która u mnie w tunelu ma 70 cm wysokości. Tutaj ma 40, jak ma to wszystko. Jest to Yellow Pisherpt, pomidor, który będzie miał żółte, nie za duże, gruszkowate owoce. No, jemu ta pogoda niestety dała się dość mocno we znaki. No i rząd kończy pomidor Bajaja, mały, koktajlowy, czerwony. Pokrój krzaczasty, wytwarza dużo kwiatów, ma sporo tych gron, też już zawiązuje nawet owoce. No i przez to on jest bardzo, mimo że jest nie za duży, jest dość bardzo żarłoczny. Także tak to wygląda. Ja za chwilę tutaj w ogóle uruchomię im nawodnienie. Niech się trochę napiją. I zostało nam do omówienia, do zobaczenia 6 ostatnich krzaków pomidora. No, 7, ok. Tutaj, w tym rzędzie, mamy pomidor Noir de Crime. Jeden, drugi i tam jest trzeci. Ten pomidor nieco gorzej radzi sobie ze zmieniającą się temperaturą. Co prawda chłody, one mu tak mocno nie zaszkodziły, ale na wysoką temperaturę już tak bardzo odporny nie jest. I tak jak widzisz, on jeszcze nie może dojść do siebie, jeszcze te liście są pozwijane, mimo że temperatura z 30 stopni spadła aktualnie do 22-3. Także tak on się prezentuje. I też ciekawostka, mimo że to są trzy pomidory tej samej odmiany, które rosną dokładnie w takich samych warunkach, dwa są wyższe, a tamten jest niższy. Także taka ciekawostka. Tak to wygląda tutaj w naturze. No i zaczynamy ostatni rząd. Ostatni rząd. Te trzy pomidory. Jest to odmiana Faworyt. I on radzi sobie całkiem nieźle. Te dwa zaczynają już kwitnąć. Ten jeszcze nie, na spokojnie. W tym samym stopniu mają rozwinięte liście po tych upałach. Także pomidor równomiernie dochodzi do siebie. A rząd kończy nam pomidor Adam. To jest Adam, który również oberwał słońcem. No i niestety wygląda w ten właśnie sposób. Także tak to tutaj z nim wygląda. Gdzieś tutaj był jeszcze jeden Adam, także dla porównania pokażę wam. Poczekajcie, Baron, Jantar, Adam. A tak, tutaj jest, zobaczcie. Tutaj mamy Adama. Ładny krzak. A ten jest tutaj. Także, no czy on jest tak dobrze odporny na wysokie temperatury, na te stresy? Ciężko mi powiedzieć, tak 50 na 50, tak jak widzicie. Za to w tunelu wszystkie te odmiany, które tutaj wam prezentuję, one rosną sobie bardzo dobrze. Na żadnym z nich nie zauważyłem jakichś problemów. Także w tym odcinku to tyle. Będziemy obserwować, jak te pomidory dają sobie radę. No te, które wyglądają w ten właśnie sposób, no to ja już tutaj niestety na owoce nie liczę. Nic raczej już z tego nie będzie. Coś innego w tym miejscu może posadzę. Albo może dam im szansę. Zobaczymy. Ja zbliżam się powoli już tutaj do systemu nawodnienia. Zaraz pomidory dostaną troszkę wody. Wam dziękuję i do następnego odcinka. Cześć.